Nadeszła trochę biegopomna chwila. Jedziemy na zawody okręgowe. Jest godzina 7.05. Trochę mamy poślizg, ale nic, to damy radę. Nie mogę się doczekać, po prostu jestem podekscytowany. No, jak ci się wstawało? No, ciężko było, bo wczoraj trochę na sportowo i tak krótko spaliśmy, nie, młoda? Ale kurczę, dałem radę i jedziemy zwarci, gotowi. Feder Fanatics. No, a co ci się w ogóle podoba w tych zawodach, tak naprawdę? No co, no właśnie najfajniejsze jest w tych zawodach takich, czy towarzyskich, czy o jakąś tam stawkę, że jest taki pełen luz, że nie ma takiego napięcia. Kiedyś jak trenowałem judo, to było strasznie dużo stresu, bo się człowiek chciał sprawdzić, wygrać każdą walkę, a co będzie jak nie wygram, a to, a tamto. No ale tutaj też byś chciał być przecież w 21. No taki mam plan, żeby być w pierwszej 20. No ale co, nie stresuje cię to? Nie, właśnie, bo jest luz, ludzie się chodzą, cieszą, witają, gadają, co nie? Jest zupełnie inna atmosfera. No. Frekwencja dopisała. Zobaczcie, ile aut. Jak jechaliśmy, to patrzyłem się, to jest 69 stanowisk zrobionych. Tak wygląda woda. Podniosła się strasznie. No i zobaczymy, co tam dalej. A tobie co? Tylko przywitanie nagrywam. To jest bez sensu. Dzień dobry. Cześć, Andrzej. Cześć, Bartek. Widzę, że już działasz. Pachnie strasznie. Ty, szedłem 5 km wcześniej, już pachniało twoją zanętą. Tam na moście już czułem. Bardzo dobrze. Nie, nic mi nie mówi. Mówi Kamil, kurwa. O, a on... teraz. To mój trener osobisty. Personalny. Kamerzystka. Ty, kolego z drużyny. Siemano. Masz brudną łapką. Dobra, ty. Czemu się ukrywasz, ty? Gdzie ty się ukrywałeś? Cały czas tu byłem. Co ty gadasz? Ile ty tej paszy zrobiłeś? 12 litrów. Jaki koleś. Dobra. Słuchaj, jak dzisiaj nie zużyję, to zużyję na następnych zasiadkach, nie? Nie, no zamrozisz sobie i tego, nie? No dobra, dobra. Działaj. Gdzie on jest? Siemano! Siema. Jest, klasyczny Feder. Siemanko. I jak tam? Okej. Okej? No to fajnie. Zawody i trzecie, to jest obsadzone, myślę, że atmosfera i... Bardzo zbliżu! 48. 48. 08 czy 09? Jak myślisz? Czy 010? A czym to się różni? Zobaczy ci o co? Trzymałością, nie? Jesteś trenerem moim, to już powinnaś wiedzieć takie rzeczy. To jest 0,9, żeby nie było, że 8 to jest za słaba, a 10 jest za mocna. No to tak, daj tak optymalnie. Bo mam 0,6 jeszcze, nie? Nie, daj 0,9. Na 40 tylko jest. Nie mam 9, mam 8, 10. No to daj 8. To będzie tak pośrednio. Widzicie? Powiedz. Że kurczę, dwa stanowiska dalej jest Andrzej Hędza, mistrz okręgu tamtegoroczny. No i co z tego? Może mi odciąć rybę, bo woda płynie w tą stronę. A jak on tam zacznie łapać, to się nie zatrzyma już. On jak zacznie łapać, to już... To co? Zobacz. Nic nie złapiesz? No, chyba złapię coś tam. Nie wierzysz w siebie? Wierzę, ale wiesz, on jest mocny, nie? Bartek jak kamina. No powiedz coś. Że co? Nie podoba mi się to miejsce. Dlaczego? Bo wiatr za bardzo wieje. Co
Co jeszcze powiesz do kamery? Pierwsza ryba Bartka. Co to będzie? Drugi raz rzucona. Po minucie pranie. Jak myślisz, duża czy taka mała? Ale lipa, widziałaś? Ile ma? Malutka. Druga ryba dzisiaj Bartka. Duża? Większa, a teraz co? Jak myślisz? Ale zarzak konkretny. Czy co? Za mnie robaki, a nie widzę brania. Brania niewidoczne. Jesteś zły z tego powodu? Kolejne zacięcie Bartka. Ciekawe, jaka ryba tym razem. No ale wiesz, ja mam dopiero 4 ryby, a tu kolega ma, nie wiem, ale z 15 już spokojnie. Ale ty nie patrz na kolegę. Z tego, co się zdążyłam zorientować i przejść, to nie wszyscy mają też. Nawet nie mają jednej ryby. Poza tym drobne ryby. Ale niektórzy nie nawet... Nie bonusów. Niektórzy nie mają w ogóle ryb. Ty, serdecznie dałam. Jak tam? Jak myślisz, duża ryba? Opornie. Ładna rybka. Jest i ona. Powiedz, co to jest? Jaka to była rybka? Się ruszyło. Co? Jaka to była rybka? No. 300 gram. Czy to będzie duża ryba? Duża ryba? Ty ma, idzie lekko na punkty.
Brawo. Jaki kart pobudliwy, co? No. Ile ma? Szalony. Ale zasał, nie wiem czy sięgnę. Powiem, co ja musiałem tu narobić. To powiedz. Później, po cichu ci powiem. No. No, bo głody się śmieje. To jest pan Bartosz, tak? Tak. Jest Chester. Czas na małe podsumowanie tych całych zawodów. No nie jestem zadowolony. No nie przesadzaj. Słabo moim zdaniem mi poszło. Złowiłem 2 kilo 175 gramów, co dało mi 31 miejsce w ogólnej klasyfikacji. No na 69. Zakładałem sobie pierwszą 20, nie udało się. Jest czwarta praktycznie dziesiątka. Drużynowo z Jackiem wypadliśmy na 8 miejscu, także spoko. No a jeżeli chodzi o sektor, to w sektorze zajęłem 8 miejsce. No, ciężko było. Były momenty, że praktycznie nie brało, a pod koniec ostatnią godzinę nie złowiłem ani jednej ryby, gdzie zawody trwały 5 godzin, także... Także tego. A ja się nie zgadzam z tym, co Bartek powiedział. Dobrze mu poszło i przesadza. Myśli po prostu i następne zawody będą lepsze. I tyle. Ale jak na 69 miejsce 31 jest dobre. Nie jesteś ostatni. No ostatni nie jest. Z pozdrowieniami Feder Fanatics.